When you see it at your front door, hey. You are gonna want more. Hey. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Pytanie jest like the fire, sexy. Like a candle. Bardzo, szczególnie dzisiejszy odcinek będzie sexy, bo będzie tutaj trochę seksu, erotyki, gorących emocji, rozbieranych scen, więc jeżeli jesteście nieletni albo gorszy was takie tematy, to zapraszam na inne odcinki na moim kanale. Dzisiaj będę nagrywać w okularach, przynajmniej kiedy będzie słońce, może na chwilę je teraz zdejmę. Będzie też coś o mafii, ale to nie tylko takie ciężkie, płytkie, hedonistyczne tematy finansowo-seksualne się pojawią, ale będzie też trochę o rozwoju, bo mam tutaj jedną pozycję Oysho, która jest po prostu fenomenalna i muszę się z wami nią podzielić. Dobra, jest tutaj dużo rozczarowań, więc zaczniemy może od czegoś pozytywnego i będzie tutaj trochę seksu. Gdzie ty jesteś? Jest. Cover Girl. Książka Patrycji Strzałkowskiej, mojej internetowej koleżanki, można powiedzieć. Traktuje o młodej dziewczynie, której życie kręci się wokół pieniędzy, która cały swój wygląd zmieniła tak, aby dzięki niemu przyciągnąć odpowiedniego mężczyznę i ustawić się przy nim po prostu na całe życie. Ta książka zdradza oblicze takich układów, jest napisana bardzo fajnym, lekkim piórem. Pamiętam, jechałam do Warszawy pociągiem i przeczytałam ją po prostu w drodze do Warszawy i końcówkę wracając. Wciąga niesamowicie, jest dość ciężka, zakończenie jest dość ciężkie, ale Patrycja w taki bardzo bezpośredni sposób pokazuje, do czego może prowadzić taki układ, kiedy piękna, zrobiona kobieta szuka sponsora, kiedy uwiesza się tylko na jego pieniądzach, kiedy zaczynają się jakieś tam różne eksperymenty seksualne, można by rzec. Chociaż o eksperymentach seksualnych było więcej w pierwszej książce Welcome to Spicy Warzone, którą również przeczytałam, tutaj wam pokażę, jak ona wygląda. Pożyczyłam ją kiedyś oczywiście na wieczne nieoddanie, dlatego ja nie znoszę poczytać książek, chyba że mojemu bratu i bratowej, bo oni zawsze oddają, a wszyscy inni ludzie nie oddają książek, także napiszcie mi, czy wy też tak macie. Nie znoszę po prostu tego. Książki są dla mnie tak ważne, że mogłabym nie zabrać połowy ubrań w trakcie przeprowadzki, a książki wszystkie co do jednej po prostu zawsze zabierałam. Nieważne. W każdym razie fajna książka, dla też fajna na wakacje, na urlop. Mówię, jest tutaj kilka cięższych tematów. Jest parę prawd życiowych, tak wplecionych właśnie w tę wartką akcję, więc zdecydowanie polecam. Dla mnie naprawdę książka na dychę w skali od 1 do 10 i Welcome to Spicy Warsaw również jest bardzo fajne. Skoro jesteśmy już tutaj w tematyce seksu i takich dziwnych układów, to przejdźmy do hitowej książki Blanki Lipińskiej, 365 dni. Bardzo głośny tytuł, bardzo wiele osób go chwali, ma nawet powstać film. Ojciec chrzestny i 50 twarzy Greya w jednym. No i to jest taka historia mocno erotyczna, napisana bardzo prostym, żeby nie powiedzieć prostackim językiem. Dopatrzyłam się w niej kilku błędów językowych, co mnie strasznie poirytowało. Książka jest, ona po prostu ocieka seksem, jest napisana bardzo brzydkim, jak dla mnie zbyt takim oczywistym językiem i nie ma tutaj pewnej finezji, bo o seksie też można napisać finezyjnie i zaraz wam to udowodnię jedną z tych pozycji, które tu mam. Za dużo prostackiego dymania, używając słownictwa autorki, po prostu. Nie, mnie po prostu ta pozycja totalnie rozczarowała, byłam zdegustowana. Czytałam ją i to było takie, o Boże, znowu to robią. W skali od 1 do 10, 1. Naprawdę absolutne rozczarowanie. Wiem, że wiele osób tutaj może ze mną dyskutować w komentarzach, że to jest świetna książka i wspaniała, bo ona zbiera same pochlebne opinie. Nie wiem, kto je wydaje, czy to osoby spragnione jakichś, nie wiem, niesamowitych, ekscytujących rzeczy w swoim życiu, czy co, ale to nie jest książka dla mnie. Więc teraz, dla równowagi, będzie coś dla ducha. Książka Oysho Kreatywność, którą kupiłam dlatego, że jakiś czas temu miałam kryzys twórczy i to na każdym polu. I ta książka tak naprawdę traktuje o znacznie głębszych wartościach niż kreatywności. Ona nie tylko mówi o tym, jak tę kreatywność sobie wyzwolić, ale ogólnie, jak to Oysho
skupia się na znalezieniu takiej harmonii w samym sobie, na nauczeniu się życia w zgodzie z naturą, na poznaniu samego siebie. Uwielbiam jego książki. Ja czytam po kilka stron i potem sobie je analizuję. Bardzo dużo sama, po prostu dla siebie, ja decyduję o tym, co z tej książki wyciągnę. O, a bardzo dużo z niej wyciągnęłam. Bardzo mi pomogła. Faktycznie uwolniła moją kreatywność, przypomniała mi o tym, co jest ważne. I ostatnio tutaj od was bardzo dużo komplementów o tym, że mam szczyt formy, tak wspaniale wyglądam i tak dalej. I między innymi ten Oysho mnie tak fajnie właśnie nakierował na to, żeby być taką bardziej spełnioną osóbką. Także serdecznie wam polecam 9. Od 1 do 10 na 9. Jego język jest specyficzny, ale mi się to bardzo dobrze czyta. I teraz może taka historia... muszę odpocząć od seksu. W sensie w literaturze. O, może teraz to. Muszę to wiedzieć, Karen Cleveland, thriller, którym zachwycili się Charlize Theron, Lee Child i John Grisham. Przeczytam wam, co tu jest napisane. Vivian Miller to kochająca matka czwórki dzieci, szczęśliwa żona idealnego ojca i męża maty. Jako analityczka CIA zajmuje się rozpracowywaniem rosyjskich szpiegów w Stanach Zjednoczonych. Pewnego dnia widzi zawartość komputera Juria Jakowa, podejrzanego o bycie łącznikiem agentów. To, co tam znajduje, zagraża wszystkiemu, co dla niej ważne, i rodzinie, i pracy, i samej. Świetna historia, naprawdę bardzo fajny thriller, pełen akcji. Naprawdę ta historia wciąga, budzi w czytelniku niesamowity niepokój. Jedyne, co mogę jej zarzucić, to język, jakim jest napisane, bo to jest świetna historia, ale ten język nie potrafi tak wciągnąć czytelnika w taki sposób, jak na przykład robi to Patrycja Strzałkowska, że jak usiądziesz do tej książki, to cały świat przestaje się dla ciebie liczyć, rodzina nie dostaje kolacji, zapominasz wziąć prysznic przed snem i tak dalej. Autentycznie. Tylko takie przykłady, ja zawsze biorę prysznic. I tak przyjemnie się ją czyta i mówię, ta historia naprawdę jest fajna. Jak lubicie książki akcji, thrillery, to jest to coś dla was. Przez to, że mogłaby bardziej jeszcze trzymać w napięciu i tym językiem troszeczkę bardziej wciągnąć czytelnika, to daje jej 8 od 1 do 10. I teraz, jeżeli chodzi o tematykę bardzo ostatnio popularną, mafijną, żony kartelu, pożyczyła mi koleżanka, także ja oddam, bo ja nie biorę książek na wieczne nieoddanie. Jest to książka napisana przez Mie Flores i Olivia Flores. To są żony gangusów, którzy trzęsą narko biznesem w Meksyku, kartelami, i też są powiązani z El Chapo. I ta książka jest tak napisana, że na zmianę są jakby takie krótkie fragmenty, rozdziały pisane właśnie przez te dwie żony, dwie autorki. Fajnie się to czyta, jest to drastyczna historia, jakby nie patrzeć. Jest ona naszprycowana po prostu negatywnym przekazem. Tutaj cały czas są tematy takie, no wiecie, te około narkotykowe, tak? Tutaj są porwania, życie w wiecznym napięciu. Cały czas jakieś takie dywagacje, jak to jest, że kobiety kochają takich mężczyzn, którzy dla nich są wspaniałymi mężami, wspaniałymi ojcami dla ich dzieci, po czym wychodzą z domu i kogoś zabijają z zimną krwią. Ciężko się to czyta, naprawdę, bo tutaj jest bardzo dużo w tej historii, na kilka stron bardzo dużo różnych wątków, ale myślę, że warto się z taką lekturą zapoznać i wtedy docenić swoje spokojne, wspaniałe życie. Ja generalnie lubię taką tematykę. No i to jest true story, tak? No to jest prawdziwa historia napisana przez kobiety, które to przeżyły. Także bardzo mocno daje do myślenia. Ciężka jest, ale w taki fajny sposób. Dla mnie 9 na 10. Dobra, przejdźmy teraz może do jakiegoś romansidła. Przejdźmy do Jojo Moyes we wspólnym rytmie. Historia dziewczynki, która traci ukochanego dziadka i wychowuje się razem z nim w takiej pasji, w bliskości, w pasji do jeździectwa, bliskości właśnie stadniny i koni. Początek tej książki, pierwsze 100 stron, to była katorga. Ja po prostu myślałam, że ja zwariuję. Ta autorka pisze tak nierówno, jedna książka jest fenomenalna i wciąga od pierwszej strony do ostatniej, po prostu czytasz ją na wdechu, a inna książka jest właśnie taka, że się ciągnie jak flaki z olejem i jest jakaś taka, no...
nieprzemyślana, niewciągająca i jak już przejdziesz przez testosteron, to potem się świetnie to czyta. Historia tej dziewczynki, różnych relacji międzyludzkich, uzdrawiania właśnie ludzi, jest tutaj motyw rozwodu, właśnie utraty bliskiej osoby, bardzo życiowa, bardzo fajna książka, gdyby nie pierwsze 100 stron dałabym jej dyszkę, a tak daje jej 9. I kolejna autorka bardzo osławiona, Paulina Świst, Podejrzany, jest to pani mecenas, która pisze pod pseudonimem. Historia takiej, tu jest napisane tak, pogmatwane losy i szalone historie bohaterów przebojów wydawczych 2017 roku, prokuratora i komisarza. Ostry seks, ostry język, ostra jazda. Taka niby fajna książka, ale dla mnie ona jest tak naciągana, ta historia. To jest historia dziewczyny, która jest siostrą gangusa. Czekajcie, nie, to nie było tak. Facet jest gangusem, widzicie, ona jest tak mało porywająca, że nawet zapomniałam. Facet jest gangusem i zakochuje się w dziewczynie, która jest siostrą prokuratora. O, tak to było. No i ta ich historia jest bardzo zagmatwana, bardzo poplątana, bardzo wielowątkowa, wiele jest tutaj nierealnych rzeczy, bardzo przesadzona jak dla mnie. Mimo, że to pisała pani mecenas, to wiele jest tutaj nieścisłości, jeżeli chodzi o takie kwestie z tego świata, moim przynajmniej zdaniem. Jeżeli ta autorka akurat obejrzy mój film, to bardzo proszę o komentarz, chociażby anonimowy. 7 na 10 dla mnie. Nie mam ochoty absolutnie na kolejne książki tej pani, tak jak i Blanki Lipnickiej. I teraz fajny erotyk. Pani Kiland, Tylko Twój. Bardzo fajna, prosta historia. Dziewczyna rozstaje się z facetem i ze swoją przyjaciółką lecą na wakacje i tam poznaje po prostu takiego jakby a la Greya, z którym uprawia gorący seks i ten seks jest tak fantastycznie tu opisany, że naprawdę czytasz to i robi ci się gorąco. O, zakładka, właśnie szukam zakładek. Świetna, wakacyjna, luźna historia dla czytelnika 18+, raczej, bo jednak jest tutaj dość ostro. Książka, która przywraca nadzieję, która sprawia, że mamy motyle w brzuchu i nie tylko, robi nam się po prostu gorąco, jest naprawdę super. Taka niezobowiązująca lektura, ale też coś takiego bardziej wartościowego można z niej wyciągnąć. Dla mnie to jest takie 9 na 10, już nie przesadzajmy z tymi dziesiątkami. No i cóż, nieodnaleziona Remigiusza Mroza, zostanę tutaj pociśnięta, bo to jest kolejny autor, jakby kolejna pozycja, na którą wszyscy się zachwycają. Dla mnie ta książka, fajnie ją się czytało, generalnie wygląda to tak, jest para i nagle pani zostaje porwana, ginie i zaczynają dziać się różne rzeczy. Sama historia jest bardzo fajna, fajnie wymyślona, fajnie skonstruowana, ale później robi się tak bardzo skomplikowana, to jest tak wielowątkowy tor akcji, ale w taki sposób, że te wątki niekoniecznie są dla siebie nawzajem ważne, one niekoniecznie się łączą, natomiast we mnie wprowadziły ogromny chaos i takie poczucie przytłoczenia tą lekturą, także nie, na pewno coś jeszcze sobie przeczytam Mroza w najbliższym czasie, ale to jest zbyt skomplikowane jak dla mnie, ja czytam po to, żeby wejść w inny świat i albo się edukować, albo się relaksować, albo przeżyć jakieś emocje, a tutaj byłam zmęczona, to nie jest emocja, o którą mi chodzi, kiedy czytam. Mróz ma bardzo fajne pióro, to trzeba mu przyznać, w ogóle jest świetnym pisarzem, ale ta książka jakoś mnie po prostu totalnie zmęczyła, jest przekombinowana, dlatego 6 na 10. I ostatnia rzecz, taka bardzo w klimacie Bożego Narodzenia, super, w idealnym momencie wam o tym opowiadam. Czytałam ją zresztą w okresie świąt. Pejzaż z aniołem, Magdalena Kordel. Przepiękna historia, pełna bardzo ważnych życiowych wartości. Wspaniale się ją czyta. No, klimat jest po prostu świetny. Bardzo dużo trudnych relacji, na przykład na linii matka z córką. Piękna, nieoczywista historia o uczuciach, w tym o miłości, o rozczarowaniach, właśnie o toksycznych relacjach. Naprawdę chętnie przeczytam kolejne pozycje tej autorki, dla mnie 10 na 10, po prostu połknęłam tę książkę i bardzo długo o niej myślałam, czyli wydarzyło się coś, co uwielbiam. Także moi kochani, czytanie jest bardzo sexy, pamiętajcie o tym, czytajmy książki, wspierajmy autorów. Ja jestem teraz w trakcie lektury świetnej książki, mam nadzieję, że będę częściej nagrywać te odcinki,
bo i też mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będą same fantastyczne perełki, a nie jakieś takie, wiecie, trochę rozczarowania. Fajnie, że oglądaliście, mam nadzieję, że moje okulary wam nie przeszkadzały. I ja was bardzo proszę o wasze polecenia książek, szczególnie teraz na wakacje, czyli takich może bardziej lżejszych, troszeczkę romansów, albo jakichś fajnych thrillerów. Ja czytam teraz bardzo fajny thriller i po prostu nie mogę się doczekać. To jest właśnie taka książka, że już chcę, żeby był wieczór, chcę, żeby ten dzień minął, chcę już mieć pracę za sobą, obowiązki i chcę siedzieć i czytać. Ach, i się rozpływać. Także dzięki, że oglądaliście i cóż, jak film wam się podobał, zostawcie łapkę i właśnie mi się wyładował aparat. Chyba. A nie, jeszcze nagrywam. Dzięki, trzymajcie się, widzimy się już.